takiej drogi zbaczaj, wracaj, bo do skuby wiedziecie, wracaj, drogą, prawdą, życiem wracaj, zamiast pędzić nie wiadomo gdzie. Zbawienie przyszło przez krzyż. W naszych parafialno-internetowych rekolekcjach pod tytułem Wracaj dotarliśmy i do tej stacji, stacji ostatniej, ostatniego odcinka, u stóp krzyża. W naszym życiu także napotykamy na wiele krzyży. Są krzyże takie jak tutaj, monumentalne, widokowe, ładnie pomalowane. Są też inne krzyże, krzyże drewniane, krzyże stalowe, krzyże perłowe, krzyże choćby papieskie. Krzyż Bóg wybrał jako znak zwycięstwa. Ten pogański znak hańby został obrany przez Boga, by pokazać nam, że moc w słabości się doskonali, a kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Bóg umiera, cicho ciekła krew. Gwoździe dłoni mi obejmował, dusił się. Bóg umierał i nie widział nikt, jak po twarzy mu spływały łzy. Bóg umierał, głowa zwisła mu, nie miał siły. W pogańskim świecie krzyż był znakiem okrutnej hańby, okrutnej śmierci. Żydzi, którzy nie mogli zabić człowieka inaczej, jak tylko przez ukamienowanie, wybrali właśnie ten sposób, aby jeszcze bardziej poniżyć Chrystusa, aby jeszcze bardziej pokazać swoją wyższość. W ten sposób go upokorzyć. A Chrystus przyjął to upokorzenie. Można powiedzieć nawet, to upokorzenie wybrał. On zaplanował niejako, jaką śmiercią ma zginąć. Jaką śmiercią oddać za nas swoje życie. To upokorzenie jest wpisane w mękę i śmierć Chrystusa. To upokorzenie jest wpisane w odkupienie człowieka. Kupienie nas samych. Jest to ważna prawda, bo drogi bracie i siostro, już jutro zaczyna się Triduum Paschalne. W piątek przyjdziesz w procesji ucałować krzyż, znak hańby, znak poniżenia, a Chrystus przemianował ten znak na znak zwycięstwa, znak także Twojego zwycięstwa. Twojego zwycięstwa nad grzechem, odkupionego Jego krwią. Bóg umierał, ziemia trzęsła się, lecz nie drżał. Każdy z nas ma swój krzyż. Każdy. Czy to jest drewniany, metalowy, stalowy, perłowy, jaki bądź. Każdy. Każdy z tym krzyżem musi się zmierzyć, musi go wziąć. Nie wiem, drogi bracie i siostro, jaki jest Twój? Czy to rodzina, czy też krewni? Może jakieś kłopoty osobiste, prywatne? Problemy w szkole, w pracy? Problemy same ze sobą? Nie wiem, jaki jest Twój krzyż. Wiem jedno, że ten krzyż, tak jak i w piątkowej adoracji, już niebawem, będziesz musiał też ucałować, znaczy zgodzić się na Niego. Zgodzić, przyjąć swój krzyż. Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie co dnia swój krzyż i niech mnie naśladuje. Wiem, nie jest to prawda łatwa. Każdy z nas chciałby wybrać sobie swój odpowiedni dla siebie krzyż. Krzyż taki jak choćby ten tutaj, ładny, reprezentacyjny,
pomalowany, ale z reguły taki krzyż nie jest. Krzyż boli, tak jak i Chrystusa. Krzyż daje drzazgi, jest drewniany. Krzyż daje ból, daje cierpienie, daje ośmieszenie. To wszystko składa się na wielki trud i niechęć do krzyża. Ale ucz się od Niego, ucz się od Chrystusa, jak wziąć i ucałować swój krzyż. Życzę Ci, drogi bracie i siostro, żebyś w ten najbliższy czas, czas takiego czwartku, piątku, soboty, być może nawet zdjął ze ściany swój krzyż, czy może na różańcu, czy też na łańcuszku. W każdym razie weź do ręki jakiś krzyż. Pomyśl sobie, jaki jest Twój krzyż ten duchowy. I całując ten krzyż, który będziesz miał w ręce, zgódź się na ten, który nosisz w swoim życiu. Pogódź się i przyjmij swój krzyż. Ale przyjmij go prawdziwie i autentycznie. Chrystus, idąc na Golgotę, prosił o pomoc. Prosił o pomoc w niesieniu krzyża. Szymon z Cyreny pomagał nieść krzyż Jezusowi. Jezus pod tym krzyżem upadał. To jest dla Ciebie, bracie i siostro, też dobra lekcja. My też musimy prosić o pomoc. Krzyż, owszem, jest nasz. Każdy ma swój, prywatny. Trudny, ciężki. Ale mamy możliwość poproszenia o pomoc. I do tego nas Bóg zachęca. Bo krzyż jest, owszem, ciężki. Ale krzyż daje nam zbawienie. Innej drogi nie ma. Droga wiedzie tylko przez krzyż. Cicho uciekła krew, gwoździe dłoni mi obejmował, dusił się. Bóg umierał i nie widział nikt, jak po twarzy mu spływały łzy. Bóg umierał, głowa zwisła mu, nie miał siły, by ją podnieść, nabrać tu. Bóg umierał i nie widział nikt, jak na ziemi krzepły krople krwi. A ludzie na święto śpieszyli się i słońcem czerwonym kończył się dzień. Tak mijał odkupienia czas. A ludzie na święto śpieszyli się i słońcem czerwonym kończył się dzień. Tak mijał odkupienia czas. Hosanna, Hosanna, wybaw nas. Wracaj, z szerokiej drogi zbaczaj, wracaj, bo do zguby wiedzie cię, wracaj. Drogą, prawdą, życiem wracaj, zamiast pędzić nie wiadomo gdzie.